Hej, siemano ludzie, Sobek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Miało być 150 łapeczek w górę, a było aż prawie 200, więc tak jak obiecałem, nagram wam teraz niemiecką edycję Jazz Kick It. Żanka się ze mnie śmieje. Dobra, mam tutaj dwie gazetki, kupiłem sobie je na Cards Planet. Jest to edycja niemiecka. A jest tutaj, są tutaj trzy limitki i dwie saszetki, oczywiście z Euro 2016. No i są tu jeszcze jakieś skarpetki, które dostanie ode mnie Żanka. Nie, Żanka, chcesz skarpetki? Tak. Dobra. Zaraz sobie zobaczymy gazetkę, czy coś będzie w następnym numerze. Już 15 marca będzie nasza polska gazetka Jazz Kick It. Czemu to nie chce stać? Dobra. Mamy tu skarpetki. Fajny dodatek. O, zobacz jakie fajne. Chcesz? Super, do mnie na pracy. No, do pracy. Dobra, skarpetki. Oczywiście dwie saszetki. No nie, to nie będzie chyba stało. No, stójżesz. O, może teraz nie poleci. Dobra, mam tutaj dwie saszetki, które sobie zaraz otworzymy. I trzy limitki. A limitki mamy tutaj Alabę. Pierwsza limitka Alaba, bardzo fajne limitki. O, jest i Cristiano Ronaldo. Druga limitka i trzecią limitką jest Eden Hazard. Też bardzo ładna limitka. Dobra, zanim otworzę sobie saszetki, zobaczę sobie tylko, czy jeszcze w następnym numerze coś będzie. Zobaczymy. A w ogóle co to są za plakaty? Robben, Neymar, Gomez, Raf... A, nie ma nic ciekawego. Dobra, zobaczymy, czy coś będzie... O! Tu chyba będzie coś w następnej gazecie. Nie wiem, nie znam się. Możecie sobie to zobaczyć. Nie wiem, czy to będzie w następnej gazecie. A tu co jest? A tu jest reklama. Jest oczywiście Cristiano Ronaldo. Ale nie wiem. A nie, przeważnie tu... A, jest, tutaj z tyłu będzie coś. A, będą, jednak będzie coś w następnej gazecie. Będą dwie limitki. No, Neuer Classic i Zlatan Ibrahimović Hero. Ale nie będzie chyba saszetek. A, to będą naklejki. Stickers. Czyli będą naklejki i dwie limitki z Euro 2016 karty. Dobra. Tworzymy sobie teraz saszetki. Zobaczymy, czy coś fajnego. Saszetki nie mają kodów kreskowych. I zobaczymy, czy coś ciekawego wpadnie. No już niedługo będzie nasza polska edycja. Premiera w sensie. I mamy tutaj Busquets, key player. Oczywiście z Hiszpanii. Kokorin, Rosja, game changer. Ale to będą chyba karty specjalne, to już będą pewnie bazówki. Gunnarsson. Co my tu dalej mamy? Weiss. Słoweńska Republika, karta Dynamo. Oj, tam mi się przewróciło. O, mamy Polaka. Jest Kamil Glik. I mamy jeszcze Tufan z Turcji. Dobra, zobaczymy, co będzie w drugiej saszetce. Więc fajnie by było sobie zakupić kolejny niemiecki numer. Bo będą kolejne limitki. No i tu mamy, co jest? Mamy golstopera Joe Hart. Fajnie. Goalstopper Joe Hart. O, jest Eleven. Eleven i jeszcze z Portugalii. No pięknie. Nie mogłem lepiej trafić. Oj, coś prawa jest. Ostrość jest oczywiście Cristiano Ronaldo, Nani, Dani, Moutinho, Veloso, Carvalho, Pepe. No i tak dalej, dobra. Nie będziemy wymieniać, ale no pięknie. O, jest nawet i Fabio Quintrao. Co mi tu tak wszystko zjeżdża? Dobra, i dalej lecimy. Mamy tutaj jeszcze Wilshera z Anglii, Eder, Włochy,
Giroud. O, Giroud na goal machine. Żancia, co ty tak dyszysz tam? I Forsberg ze Szwecji. Dobra, moi kochani, to by było na tyle. Ten drugi numer. No tak, Żanka se ćwiczy chodakowską, a ja sobie tutaj robię unboxingi. Dobra, bardzo fajne limitki, zwłaszcza Cristiano Ronaldo, który wąduje u mnie w gablocie, ale już niedługo nie będą będą moje gabloty. Eden Hazard i Alba. Tą drugą gazetkę sobie zostawię na później. Może sobie zrobię pojedynek z naszą polską wersją. Także co, to było na tyle. Ja was pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa. Idę se też poćwiczyć chodakowską. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć, Żancia. Cześć!